Val! Coś mi mówi, że czeka nas uczta. To moje! Kate, skąd się tu wzięłaś? Zostały jeszcze dwa piętra. Danny! No weź! Czy ta dziewczyna nie może zaznać trochę spokoju? Witamy wy! Odwróćcie się, dobra? O wiele lepiej! Zaczynamy! Oto wyzwanie, duże, średnie i małe jedzenie. Trzy kole. O, rety! I Val może użyć jednej ręki. Nie ma problemu. Zdejmij kapsel. To poszło gładko. Orzeźwiające jak tylko może być. Dwie ręce dla Kate. To wymaga odrobiny magii. Abra! Kadabra! Teraz trzęś! O, rety, ale jesteś odważna! Za chwilę wszyscy będziemy oblani kolą! Chyba, że... galaretka z Coca-Coli? Kate, muszę chodzić do ciebie na lekcję magii! Jestem zazdrosna! Danny nie może używać rąk! O, kurczę! Wiesz, że to nie jest galaretka, prawda? Prawda? Danny! O, rety! Świetna robota, kolego. Dziewczyny nie są zadowolone. Otwierajcie! Hip, hip, hurra! Val jest szczęściarą. Żelkowe rekiny. Super! Do dzieła, Dan! Jedna ręka to wszystko, czego potrzebujesz. Am, niam, niam. Arr! Kurczę, chłopcze. Spokojnie z tymi rekinami. Haps. Val, otwieraj. Rekin! Wyglądasz przepysznie, słodziaku. To jest takie słodkie, że... nawet nie chcę tego jeść. Ach, nieważne. To jest zbyt pyszne, żeby się oprzeć. Pokrój tort. Przepraszam, rekinku, ale jesteś smakowity. Tak. Katie, dla ciebie też jest przekąska. I to żyje? Nie, to tylko pojedynczy żelek. Łatwy do zjedzenia bez użycia rąk. No nie może być. Ej, też to widzieliście? Ewakuacja! Mamo, pomocy! Co do... Kate? Ty wariatko! Ale hej, udało ci się! Smakołyki są twoje! Całe twoje! Spaghetti! Mamma mia! Val dostała malutkie! Danny średnie! A Kate duże! To ledwo mieści się na jej talerzu! Bez rąk dla Val! Kurczę! Miejmy to już za sobą! Siup, siup! Całkiem nieźle! Dan! Użyjmy pałeczek! Masz wprawę, kolego! Katie! Wchodzisz do gry? Widzę, że naprawdę używasz tych rąk! Spokojnie, dziewczyno! Nom, nom! Taka najedzona! Już wiem! O, pieseczku! Chodź do mamusi! Patrzcie! O! Macie jakiś sos? Co to ma być? To chyba jeden ze sposobów, żeby wyczyścić talerz! Czy ja zwariowałam? Wieża z kukurydzy? Codziennie jest coś nowego w tym programie! Sprawdzamy karteczki? Tak! Jedna dla Kate! No dalej! Taka malutka! Tak! Szkło powiększające? No dobra! Co ty robisz? A, grzejemy i pieczemy! Przygotujcie się! Popcorn! Świeży i domowej roboty! Czas na film? Nieźle, nieźle! Danny, zabieraj się za swoją przekąskę!
Dwie naraz? Bol. Musisz mieć jakieś magiczne zdolności jedzenia kukurydzy czy coś. Poważnie, z takim talentem mógłbyś dołączyć do cyrku. Ta, założę się, że dziewczyny nigdy wcześniej nie widziały czegoś takiego. Ciekawe. Okej, Val, zaczynaj. Nie ma problemu. Halo, Kate, pomóż mi. Nabij kukurydzę na wiertarkę. Tak będzie dobrze. Wirowanko! Czy to najwygodniejszy sposób na jedzenie kukurydzy? Jeżeli chcesz zabrać na lunch ciężkie narzędzia, to tak. O, rety! Val? Wiesz co? Nic. To było imponujące. Pizza, pizza, pizza. Pisze się na to. Deni! Ach, jestem zazdrosna. Przykro mi, Kate. Dwie ręce dla Kate. Okej, ta mini pizza jest super. Chciałabym tylko, żeby była większa. Panno Val, zajadaj. Każdy kawałek jest pyszny. Am, niam, niam, niam. Takie dobre, takie dobre. Ona nie zwalnia tempa. Smaczne, co? Tak jest. O, tak. Brak rąk dla Deniego. Zjedzmy ją. Wow. To przykuło uwagę Kate. Zakłada kask. I zaczyna wiercić. Hej, Den. Daj mi ten ser. Nigdy nie poddaję się tak łatwo. Moja! Nie, moja! Nie, tak właściwie to jego pizza. To jego szczęśliwy dzień. Upsi lupsi. Tak. Cytrynowe szaleństwo. Łatwizna. Chyba, że będziemy musieli je zjeść. Dobra. Dwie ręce dla Kate. Jedna dla Val. Żadnej dla Dena. Miejmy to już za sobą. Koleś, jesteś odważny. To jest przerażające. Nie zniosę tego dłużej. Val, chcesz spróbować? Ech, dobra. Jak Deni to robi, że to wygląda tak łatwo? Ble! W tym przypadku możliwość używania dwóch rąk wcale nie jest lepsza. Powodzenia, dziewczyno. Start! Zjada ten stos, jakby to była bułka z masłem. O, rety! Jestem pod wrażeniem. I nasi przyjaciele też. Do tego stopnia, że oddają kilka swoich cytryn. Och, jak słodko. Gotowe. Ale przykro mi to mówić. Cytryny są wszędzie. Kate? O, kurczę! To coś jest ogromne. No nie powiem. Ona musi to jeść bez rąk. Dwie ręce dla Dena. Dalej, dalej, dalej. Kto pierwszy skończy, ten wygrywa. To nie będzie zbyt trudne dla Dena i jego pojedynczego chipsa. A Val z drugiej strony? Ale hej, mogło być gorzej. Mogłaś skończyć jak Kate. Skoro o tym mowa, zobaczmy, jak sobie radzi. No dalej! O, rety! Na talerz! Teraz zajadaj! Masz wciąż czas! Tak! To coś powinno pomóc. Ej, patrzcie! Mamy trzy dodatkowe buźki do pracy. To daje cztery. I gotowe! Kate wygrywa! Jak? Deni! Jak mogłeś tego nie wygrać? Moglibyśmy się tarzać w tych chipsach! I Den bez rąk! Poprosimy o smakołyki! Napoje gazowane! Mniam! I
idealne na ciepły letni dzień. I psyt! Z jedną ręką bez problemu. Ach, odświeżające. Alina świetnie się bawi. Te cytrusowe smaki bardzo jej pasują. O tak, ja bym wypiła jeszcze jedną. Kerry może używać dwóch rąk, żeby zrobić tu trochę zamieszania. No śmiało. Postanawia delektować się nimi pojedynczo. Wspaniale. Eksplozja smaku. Więcej. Teraz truskawka. A co zrobi Deni? Bingo! Możemy nie mieć rąk, ale mamy dwie w pełni działające nogi. Ekstra! Te paluszki potrafią cuda. Ale szokująco dziwny talent. Udało mu się. Jednak nie. Może te stopy nie są aż takie zwinne. Ech, to tyle z jego słodkiego napoju. Ach, to nie mogło pójść gorzej. Ach, mega wtopa. Sorry, stary. Posprzątajmy to, okej? Ta, najwyższy czas. Spójrzmy na te kartki. Dajcie coś słodkiego. Pączki i lukier. Udekorujcie je według swojego uznania. Ekscytujące. Ciekawe, co bezręczna Kerry zrobi. Mega czadowe. Mark ogłasza zawody. Najlepszy dekorator wygrywa podręczną nagrodę. Zaczynajmy. Pączki bardzo łatwo się zanurza. Deni nie ma problemu. Ładnie. Alina ma moc dwóch rąk. Może dekorować w dwa razy szybszym tempie. Cudownie zanurzone. No dawaj, Den. Posypka musi być. A co z tobą, Alina? Też doda trochę posypki. O jacie, ale bałagan. Kerry zanurza w każdym kolorze. Ale lepkie. Co teraz? Ach. Alina skończyła. I wygląda na to, że Den też. Sędzia już wrócił. Jest pod wrażeniem. Przewspaniale. Deni otrzymuje świetną ocenę. Kerry wróciła. I tylko na to popatrzcie. Tęczowy pączek? Spektakularny. Mark decyduje, że Kerry zwycięża. Kto by na to wpadł? A teraz Den i Alina zostajecie bez rąk. Wszystkie ręce idą do Kerry. Smacznego, zjedz te pączusie. Mniam, mniam, mniami. Sprawdźcie kartki. Okej. Zaczynajmy. Makaron. Mniam, mniam. Idealny, lekki lunch. Pan jednoręki nie ma problemu. Pychota. Kerry nie może używać żadnej ręki, ale to jest trudne. Powodzenia z tą strategią. Alina, patrz! Ona jest totalnie nierozgarnięta. Okej, pani bezręczna, zapomnij o tych pałeczkach. Ma pomysł? Tak! Kerry zabiera jedną pałeczkę Deniego. I co teraz? Den ma teraz malutki problem. Ugh, no dalej! Zaczyna kręcić, kręcić, kręcić. Ach! Wszystko wylądowało na jego głowie. I na Alinie. No i oczywiście na Kerry. Ech, to była bezsensowna katastrofa. Dwie ręce u Dena, jedna u Kerry i żadnej u Aliny. Kurczę. Start. Bam! Ruszający się lunch. Złap go, jeśli potrafisz. Deni już się za to zabiera. Fantastico. On i Kerry nie mają problemu. O, tak. Ale sprawdźmy, co z Aliną bez rąk. Co ona robi? Nie może złapać nawet jednej przekąski. I wstrzymuje całą taśmę. Totalna katastrofa. Hops. Kerry i Den skończyli jeść i zauważyli przestój. Patrz, a niech mnie. Jakiś pomysł. Drążek. Ciągnij. Ekstra. Te kanapki i Alina jadą w innym kierunku. Ups.
powrotem do uczty. Podaj keczup. Co za scena. Najśmieszniejszy dzień ever. Sorki, Alina. Kartki w górę. Wybacz, Alina. Schowaj te ręce. Przekąski? Guma balonowa. Tak jest. Pychota. Spróbujcie. Alina będzie miała z tym kłopoty. Jak ma to zrobić bez rąk? No, na pewno nie tak. Deni za to nie ma problemu. Wszystkie ręce na pokład gumowej zabawy. Śmiało, nie przeszkadzajcie sobie. O tak! Otwórz ją. Czas na gryza. To było trudne. Udało ci się. Przefantastyczne. Deni, teraz ty. Próbuję niebieskiej. Ekstra! Taki interesujący smak. Ach, Alinie wreszcie się udaje. Jej guma jest na zewnątrz. Wolność! Macha nią dookoła. Alina? Chyba za bardzo się podekscytowałaś, gumowa dziewczyno. O tak. Deni łapie końcówkę gumy i odwija ją z naszej koleżanki. Odkręcanko! To było mega! Sorki, panienko. Kartki! Kerry bez rąk. Przekąski. Pizza. I aparat? Trochę różni się od pozostałych. Interesujące, prawda? Tak czy siak, Deni sięga po kawałek. Mniam, mniam. Serowa. Kerry, jak sobie z tym poradzimy? Głowa pierwsza. To trudne, ale takie pyszne. Świetna robota, Kerry. Alina nadal próbuje zrozumieć. Po co komu aparat obok pyszniutkich pizzy? Jaki to ma związek? Ma pomysł. Zrób zdjęcie. Pstryk. A teraz patrzcie na to. Trzęś, trzęś, trzęś. O to chodzi. I w jej rękach pojawia się pizza. To magiczny aparat. Czemukolwiek zrobisz zdjęcie, pojawia się w twoich dłoniach. Jeszcze raz. Woohoo! Potrząśnij. Kawałek numer dwa. Tak jest. Ale pyszne. Wychodzi na to, że Alina ma farta. Wyobraźcie sobie mieć możliwość robienia zdjęcia, żeby przekopiować to, co na nim jest. Człowiek kończy z nieskończoną ilością pizzy. Zazdrosny Dan? Ma pomysł. On wyciągnął surową rybę. Nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Alina, nie wiedząc o tym, robi zdjęcie tej rybie. O, rety! Ble! Sodo! No nieźle, Deni. Wracajcie do pracy. Kartki dla Deniego bez rąk. Cukierkowa impreza. Najlepszy dzień ever. Zajadajcie. Hej! Za każdym razem, jak Den stara się coś podjeść, dziewczyny mu przeszkadzają. I w międzyczasie pożerają słodkości. Niesprawiedliwe. Mniam, mniam. Deni, co z tym zrobimy? Den? Wrócił z czekoladą. Ale nie byle jaką. Ona ma magiczne właściwości. Tylko poczekajcie i zobaczycie, jakie szalone transformacje zaraz się wydarzą. Wampir? Proszę, wszystkie słodycze są twoje. Dziewczyny, szybko, uciekajcie. O, rety. Otwierajcie. No dalej, dziewczyny. Burgery. A dla Trace? To samo, ale nie możecie używać rąk. Ach, ale macie pecha. I jeszcze jedna rzecz. Musicie jeść tak szybko, jak to tylko możliwe. Om, niom, niom. O kurczę, Elza naprawdę daje radę. Jakiś pomysł. Oszukujesz? Nie, moja droga. Musisz myśleć nieszablonowo. Burgery z dodatkiem potu ze skarpetek? Cokolwiek tylko chcesz. Ojejku. Jak te stopy? Nie chcę o tym myśleć więcej niż muszę. Elza wie, że musi podkręcić swoją hamburgerową grę. Upsi!
Tak, przykro mi. Nie każdy ma takie umiejętności jak Trace. Ha! Czy to oznacza, że Trace wygrała? O, dziewczyny! Dwie dla Trace, żadnej dla Elzy. Woohoo, zaczynajmy! Hej, pokażcie, co macie! Wyglądają spektakularnie! I są! Ale nie są zbyt czyste bez rąk. Biedna Elza! Nie można powiedzieć tego samego o Tracy. Ona ma wolne ręce i nieograniczone możliwości. Takie dobre! Czy to kwaśne butelki dla dzieci? Patrzcie na to! Elza wciąż walczy! Ech, co za dzień! Nie mogę już dłużej patrzeć na Elzę! Jestem coraz bardziej sfrustrowana! Ma pomysł! Ha? Gigantyczna butelka? Tak jest! Robimy super eliksir! I wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest dla dzieci! Gotowe! No dalej, panienko! Siup, siup! Och, nie jest ci przykro z powodu Elzy? Bo mi jest! Tracy, czy ona może trochę? Tak! Ale jest pewien haczyk! Ten galaretowaty smoczek nie jest zabezpieczony! I o to chodzi! O nie! Chcesz, żeby to na siebie wylała? No cóż, skoro nalegasz... Upsi! Okej, umyjmy cię, dobrze? Okej, dziewczyny. Dwie dla Trace, jedna dla Elzy. A teraz sprawdźmy wasze smakołyki. Ha! Tracy może używać dwóch rąk, ale ma zero słodyczy. Ciężki twój los, panienko. Za szybko się odezwałaś. Jasny gwint, ale duża torba. Masz szczęście. Elza, nie bądź smutna. Tracy otwiera swoją torbę. Czy ja właśnie obudziłam się w niebie? I nie, Elza, nawet o tym nie myśl. To wszystko jest dla Trace. Tak, każdy z nich. Życie może być takie słodkie, co? Ale nie dla Elzy. Nie ma się co martwić. Ona ma plan. To kradzież cukierków. Ręce do góry, tak żebym je widziała. A teraz dawaj te pyszności. Dziękuję bardzo. Piu! Poczuj mój cukierkowy gniew. Nieźle cię załatwiła, prawda, Trace? Nie sądzę, żeby nasza dziewczyna kiedykolwiek się z tym pogodziła. Wystraszyłaś się, lizaka? Ha! Gdzie jest jedzenie? Dwie ręce dla Tracy i żadnej dla Elzy. Oto wasze przekąski. Cukierki i Fanta. Elzie będzie ciężko się najeść. Ugh. O, Tracy, to wygląda przepysznie. Jestem bardzo zazdrosna. A, tak, Trace, jakiś pomysł? Tak, robimy słodki napój owocowy. O, kurczę, to nie fair. Elza zrobiłaby wszystko dla tego przysmaku. Jest jeszcze jeden składnik. Zgadliście, Fanta. Tak, tak, tak. Takie super musujące. Nie masz nic przeciwko, prawda, Elza? Tak? Ale kurczę, to wygląda tak dobrze. Nie mówiąc o słodkim smaku. Do dna. Tak. Elza ma pomysł. Popcorn? Rzut. I co teraz? Słomka? Wiecie, co się właśnie dzieje? Ona zabiera cukierki. Jeden po drugim. Ugh, to będzie trwało wieczność. Czy to będzie tego warte? Mam nadzieję, że tak. Weź trochę napoju, Tracy. Dzięki, dziewczyno. Co ty robisz, Elza? Patrzcie na to. Wow! Patrzcie na tą magię! Kolory cukierków tworzą przepiękne zawirowania. To o wiele fajniejsze niż napój Trace. Otwórzcie tacę. Dwie dla Trace i jedna dla Elzy.
Okej, teraz czas na przekąski. Wow, patrzcie na te fajne cukierki. Są takie cienkie, że rozpływają się w ustach. Niesamowite. Takie pyszne. Miam, miam. Takie słodziutkie. Tracy? Ona układa swoje smakołyki. O tak, jeszcze jedna rzecz. Damy tej przekąsce trochę ochłody. Wrzuć to i czekaj. To nie potrwa długo. Co? O, wow! To słodka kanapka. Warstwy na warstwach pysznych słodyczy. Ha! I nie, Elza, nie dostaniesz ani kęsa. Dobra. Zrobi swoje własne. Dziewczyno, wiesz, że nie możesz zjeść cegły. Och, Elza wie, ale ma niezły plan. Tęcza! Obczajcie to. O, hej Tracy. Gdy Tracy rozmawia przez telefon, dzieje się mała zamiana. Hi, hi, hi. Patrzcie na to. Hi, hi. Tracy jest taka zdezorientowana. Dlaczego to jest takie ciężkie? Elza! Okej. Założę się, że nie wiedzieliście, że Tracy ma czarny pas w karate. Hajja! Nigdy nie zadzierajcie z tą dziewczyną. Wow! Elza? Nic ci nie jest? Otwórzcie tacę. Ha? Tracy ma jakieś mało ekscytujące pączki. Elza ma prawdziwy przysmak Hello Kitty. Dwie dla Tracy, jedna dla Elzy. Chyba nie jest źle. Nie martwcie się. Tracy jest gotowa do dekorowania. Im więcej lukru, tym lepiej. Dobrze, że dostała dwie ręce. Elza nie potrzebuje żadnych dodatkowych dekoracji. Ani rąk. Tracy chce spróbować. Nie ma mowy. To nie dla ciebie. Ach! Dobra. Czas na małą pomoc od naszego przyjaciela. Co robi Tracy? Lukier na tablecie? Co tu się dzieje? Wow! Ekstra! Elza, patrz tutaj. Chcesz zagrać na moim iPadzie? Wiem, że chcesz. Jej! Proszę bardzo, dziewczyno. Ale super! Bam! Lukier jest wszędzie! Ble! Mój makijaż! Dobrze ci tak. Przykro mi, Blondie. Twoje smakołyki są teraz moje. Zobaczmy wasze kartki. Start! Dwie ręce, jedna ręka i bez rąk. Zobaczmy wasze potrawy. Żelkowe gałki oczne. O jacie, troszkę straszne. Czy jestem szalona, myśląc mniam? To znaczy, wyglądają całkiem dobrze. Mark podnosi oczy. Ha, nieźle. Gryz. Ale gumowe. Mark, zwolnij kolego.